Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj dla Was miała dosyć nietypowy filmik, ponieważ bardzo chciałam Wam pokazać zawartość dwóch paczek. To są paczki z Niemiec, od dziewczyn przyszły do mnie. Jedna paczka jest od Moniki, druga jest od Beaty, która ma swój kanał na YouTube. Oczywiście link zostaje Wam na dole do dziewczyn. I powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będzie tego aż tyle. To są rzeczy, które do mnie przyszły w sumie już wczoraj, ale miałam awizo, ponieważ byłam w pracy. Dzisiaj rano przed pracą Andrzej mi te właśnie paczki odebrał z poczty, odpakował je, także wszystko jest jakby odwrapowane, nie będzie trwał ten filmik godzinę, po prostu będę Wam teraz pokazywała, co się w których paczkach znalazło i po co to robię. Robię to, ponieważ sama lubię sprawdzać, co inne dziewczyny dostają w takich paczkach. To są paczki takie, bym powiedziała, prezentowe. Dziewczyny ode mnie nie oczekiwały w zamian, to nie są żadne paczki wymiankowe i chociaż za jakiś czas na pewno planuję coś im tam podesłać w ramach podziękowania. Ja mam tego pecha, czy ten problem, nie wiem dlaczego tak jest, za każdym razem, kiedy wysyłam paczki, czy to są paczki wysłane jakby przesyłką ekonomiczną, czy nawet z potwierdzeniem odbioru, te paczki nie dochodzą, giną, dzieje się z nim nie wiadomo co, a wysłanie takiej paczki to nie jest koszt kilku funtów, zawartość też z reguły trochę w sobie jakby ma i no nie chcę się znowu denerwować, czy coś dojdzie, czy nie dojdzie, nie chcę tracić pieniędzy albo robić tych paczek po raz drugi, dlatego ja czasem dostaję takie propozycje w mailach, jakieś paczki wymiankowe, czy może coś za coś, jakieś kosmetyki. Stwierdziłam, że się w to bawić nie chcę, dlatego cieszy mnie, że ktoś po prostu z własnej chęci, ponieważ powiedział, że mnie lubi, albo że ma coś, czego nie używa, albo ma coś, co leży, czy coś, co myśli, żeby mi się spodobało, i z tymi to wysłać, dlatego już bez dłuższego gadania zacznijmy od paczki od Moniki. Wszystko było tak szczelnie zapakowane, że naprawdę rano prawie się spóźniłam na autobus do pracy, ale tutaj razem będę Wam wszystko po kolei wyciągała, może robiła jakieś swatche. Pierwsza rzecz to jest taki błyszczyk marki Flormal. Wcześniej nie miałam nic z tej serii, to jest błyszczyk o numerku P820 i tutaj już będziemy sobie sprawdzać. Bardzo ładny, taki delikatny zapach, o, kolor też bardzo, bardzo w moim guście. Fajny aplikator taki, taki ścięty. Jeśli miałyście któreś z tych kosmetyków, to piszcie mi dole, jak się Was sprawdził, ponieważ ja większość z tych rzeczy nie znam. Tutaj widzę taki cień w kremie z Bourjois w naprawdę idealnym, pięknym kolorze. To jest kolor, który ja kiedyś tutaj już u siebie widziałam i miałam na niego ochotę. Myślę, że to będzie coś jak na zasadzie te wszystkie kolor tatu, piękny kolor, taki kaki z domieszką złota. Jestem ciekawa, czy będzie się równie fajnie sprawdzał jak kolor tatu. W sumie dostałam tutaj jeszcze jeden właśnie cień w kremie kolor tatu, tylko to był numerek chyba 40, który ja już miałam. I ten właśnie cień, który sam od Miki sobie zostawiłam, a drugi dałam koleżance w pracy, ponieważ nie ma sensu utrzymania dwóch takich samych cieni. Tutaj kolejny cień, właśnie kolor tatu 83. Numerek. To jest taki bardzo ciężki do określenia kolor, ponieważ to jest taka niebieska, metaliczna szarość. Cały czas się patrzę w podgląd, czy po prostu te kolory widać, czy tutaj nie jestem prześwietlona. Tutaj naprawdę wow! Powiem Wam, że no jest moc. To jest też taka domieszka fioletu, troszkę bym powiedziała fioletowy, niebieski. Przepiękny, przepiękny kolor. Tutaj mam kolejną rzecz, to jest glinka z Organika, ona jest jeszcze zaklejona, myślę, że dzisiaj wieczorem już sobie ją zrobię, to ona jest chyba taka właśnie w proszku do rozrobienia z wodą, także będę się glinkować. Bardzo fajna rzecz, cieszę się, że też tutaj trafiła do tego pudełka, to jest Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Ja go dzisiaj powiem Wam, że mam na buzi, jest godzina 17, czyli od no, prawie 12 godzin mam na sobie makijaż. Mam ten podkład z Tax Cosmetics, który Wam ostatnio robiłam test na żywo, przypudrowałam go tym właśnie pudrem. On jest transparentny, bardzo fajnie zmielony i myślę, że jak na 12 godzin za to puder właśnie z Essence fajnie wygląda na mojej buzi. Na pewno będę dalej go używać. Z tego co kojarzę, chyba Basia Colmi Blondie robiła jego porównanie do pudru z MAC-a, czy tego drugiego pudru, takiego sypkiego, ale właśnie kojarzę, że coś to było z Essence. Kolejna naprawdę bardzo fajna sprawa, to jest Essence Beauty Beats Shimmy Powder. Monika właśnie mówiła, że go kilka razy używała, ale jakoś to nie za bardzo jest jakby w jej guście kosmetycznym. I to jest właśnie numerek 1 i to jest właśnie taki puder rozświetlający. Tutaj zrobię Wam swatcha
jego fajnie można tak lekko rozetrzeć. On ma w sobie takie lekkie drobinki, ale to nie jest jakiś mega mocny brokat. Myślę, że fajny produkt na lato. Na pewno będę używać i dam Wam znać, co o nim sądzę. Tutaj róż, bardzo ładny odcień. To jest odcień 060 Rosewood Forest z Catrice. Tutaj już Wam postaram się zrobić swatcha. Bardzo miękki w swojej konsystencji, taki bym powiedziała satynowy, bardzo mocno napigmentowany. Jestem ciekawa, jak będzie tutaj tak po starciu nam wyglądał na opakowaniu. Także taki róż z Catrice. Dalej lecimy do tego, jest tutaj naprawdę bardzo dużo, ale nie ma się co śpieszyć. W końcu ten film to tylko podziękowanie dla dziewczyn i pokazanie, że naprawdę się bardzo cieszę z tych rzeczy i no naprawdę jestem bardzo zadowolona. Tutaj jest Essence Silky Touch Blush, numerek 40 Natural Beauty. Kolor wygląda w ten sposób, myślę, że będzie fajnie do mnie pasował. On już jest jednak dużo lżejszy niż ten z Catrice. I tutaj Wam może zrobię z boku swatcha, też ładny, taki myślę neutralny odcień z taką lekką domieszką złota. Tutaj Monika mi dała, to jest chyba, nie mogłam to rozpakować, ale dobra, zrobię to teraz. To jest, teraz to poszarpię. To jest chyba też jakaś, mi się wydaje, glinka z tej właśnie z tych rosyjskich kosmetyków. Muszę do niej napisać, zapytać się, czy to jest na to, co myślę, ale patrząc na ten obrazek z tą panią z boku, właśnie myślę, że to jest jakaś glinka, także maseczek naprawdę mam teraz sporo. Jest jeszcze jedna rzecz i to naprawdę nie mam bladego pojęcia, co jest. Tutaj właśnie Monika dała mi takie jedno opakowanie z jakby z tym przodem właśnie opakowania. Jedną saszetkę z przodem opakowania. Myślę, że to będzie jakaś maseczka, muszę do niej napisać i zapytać się dokładnie, co to jest, ponieważ nie wiem. Tutaj tego jeszcze nie otwarłam. Nie wiem, czy to jest z jakiej to jest firmy ten lakier Natural Rock. Tak to wygląda. A tutaj już to otworzymy. Nie zrobiłam tego wcześniej. O! I tutaj mamy lakier do... O, fajnie zapakowany. Mamy lakier do paznokci Nail Rock. To jest właśnie taki bezbarwny lakier. A tutaj mamy brokat. Taki zielono-niebieski. I tutaj z tyłu widzimy na opakowaniu, że trzeba pomalować dwie warstwy tego lakieru. Później przyłożyć paznokcia do właśnie tego brokatu. I po 15 do 20 minutach jest gotowa, ale myślę, że z base coatem, z top coatem szybciej to pójdzie, także na pewno też sobie spróbuję. Nie bać, że teraz w sobotę mam iść na imprezę, więc czemu by nie. I tutaj już dalej Wam pokażę bardzo ładny lakier do paznokci, taki róż, przepiękny, myślę, będzie kolor teraz właśnie na lato. To jest Mimimi, a nie, to jest tint, a nie lakier. A ja byłam pewna, że to jest lakier, ale mówię, coś ten lakier nie śmierdzi, to jest tint. Ale ja bym sobie naprawdę chciała paznokcie pomalować. Ale to wiecie, tak na rano na szybko, to jest taki tint różowy, ale on po roztarciu prawie go nie widać. Także nie wiem, będziemy próbować. Ja szczerze mówiąc nie przepadam za tintami, ale spróbujemy. Naprawdę myślę, że to lakier do paznokci, taki kolor by mi spasował. I tutaj mam jeszcze cztery pigmenty. Pierwszy pigment to jest Da Vinci numerek 52 Jasmin. O, tutaj Wam postaram się pokazać, albo odkręcę. O, to jest właśnie taki, bym powiedziała, dosyć miedziany, ciepły odcień. Monika właśnie mówiła, że ma kilka pigmentów, których nie używa, a ja już Wam kilka razy wspominałam, że bardzo lubię pigmenty. Tutaj kolejny pigment z Essence, numerek 03 Box of Chocolate. Taki właśnie, gdzie powiedziała, że to takie... A tu jeszcze ma takie, zobaczcie, opakowanie. Tak się go otwiera. Spróbuję tutaj Wam pokazać. Fajne ma opakowanie. Tutaj ma takie, może zobaczyć, jak solniczka albo jak pieprzniczka, takie otworki. Tutaj sobie można wysypać troszkę na zakrętkę i go aplikować. Ma bardzo ciekawy kolor, sobie też ma taką domieszkę niebieskości, trochę srebra, dlatego na pewno będę go używać. Uwielbiam pigmenty i ich nie można mieć za dużo. Tutaj jeszcze mam dwa pigmenty. Pigment 10
Fail Dust. To jest właśnie taki, bym powiedziała, biały pigment, który wygląda jak taki śnieg ze szronem. I numerek 09 Be My Bridesmaid. Również bardzo ładny, taki kanarkowy, żółty odcień. Widzę, że tutaj kamera go bardzo przykłamuje. I jeszcze dostałam tutaj od Moniki dwie próbki z Sephory. To jest jakiś primer. Właśnie, o, wygląda w ten sposób. I to jest paczka od Moniki. Kochana, bardzo Ci dziękuję z tego miejsca. Obiecuję, że wszystkiego popróbuję i że na pewno dam znać, co mi się fajnie sprawdziło. I teraz przejdźmy do drugiej paczki od Beaty. Wszystko tutaj było naprawdę świetnie zapakowane. Teraz wiem, że już nie wzięłam dwóch rzeczy, ale nie będę po nie wstawać. To Wam już powiem w międzyczasie, albo... Tutaj Wam zacznę od tej rzeczy, którą wyciągłam. Tutaj miałam taki właśnie balsam do ust z Balei i powiem Wam, że dzisiaj jak posmarowałam się nim, zanim zaczynałam pracę, to przez 5 godzin czułam, że moje usta są naprawdę rewelacyjnie nawilżone. Dodatkowo te usta miały taką, właśnie jak ta pani tutaj na obrazku, jakby taką smugę koloru, jakby bezbarwnego błyszczyku, coś naprawdę rewelacyjnego. Naprawdę Wam polecam, jeśli znacie te balsam do ust z Balei, to warto. Jeszcze Beata mi dała dwa takie śmieszne króliczki. Na pewno sobie je gdzieś przyczepię do lodówki. Dostałam dwa dezodoranty. Pierwszy dezodorant to jest dezodorant, który mam w torebce. Użyłam go dzisiaj o godzinie 13:30, właśnie jak wychodziłam z pracy, tak żeby szybko się lekko coś tam odświeżyć i lecieć dalej. I tamten pierwszy to jest zapach brzoskwinia i kokos. Zapach jest fantastyczny, właśnie taka świeża, soczysta brzoskwinia właśnie ze skórką i taki świeżo przykrojony ananas. No zapach jest fantastyczny i w sumie powiem Wam, że cały czas go czuję. Nie wiem jak z ochroną, ponieważ no w sumie tak tutaj patrzę, to nie jestem jakoś spocona. Także będę sprawdzała, jak się te dodatki u mnie sprawdzą. A drugi to jest chyba malina. Nie wiem, co to jest, chyba malina i trawa cytrynowa. Zobaczcie, ogląda w ten sposób. Ja myślałam, że to są jakieś pianki właśnie pod prysznic, ale nie. Tyle umiałam przecież, że to jest deo spray, czyli dezodorant. No zapach ma piękny. Znaczy te kosmetyki z Balei to jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale dezodorantów jeszcze miałam, dlatego będę mogła sprawdzić. Tutaj myślę, że to jest... Tak się przynajmniej wydaje, że to nie jest szampon, tylko żel pod prysznic. Mam nadzieję, że mi Beata napisze, co to jest. Zapach jest przepiękny, to jest właśnie aloes, chyba jakaś sól morska. Ja lubię zapach aloesu i zielonego czego? Pięknie pachnie. Zapach aloesu i zielonej herbaty i czegoś jeszcze lubię zapach. Taki odświeżający. Chyba coś, nieważne. Zapach jest piękny, bardzo żelowy, bardzo żelowa konsystencja w sensie. Będę na pewno próbowała i dam Wam znać. 300 ml i nie wiem właśnie, czy to jest szampon, chyba żel pod prysznic, tak mi się wydaje. No nie mogę za Chiny Ludowe tego rozszyfrować, ale Balea. Tutaj tylko Wam powiem, że na drugim miejscu SLS, a w składzie jeszcze co widzę takiego innego, jakiś perfum. Ale chyba więcej zła tutaj nie ma. Także lecimy dalej. Coś z Pets Fi. To jest masełko do rąk. Akurat skończył mi się... Możecie tutaj... O, raz Wam pokażę. Skończył mi się mój ukochany krem z Lasha, dlatego teraz cieszyłam się, bo dzisiaj dostałam paczkę, a miałam dzisiaj zamiar kupić kolejne opakowanie tego kremu, ale ponieważ mam ten z Pets Fi, będę go teraz używała. To jest właśnie masło do rąk. Fajne opakowanie, bardzo mi się podoba. Aż 100 ml, także duże. To jest naprawdę mega, mega gęsty produkt, który ma bardzo, bardzo lekki, ale taki trochę... bym powiedziała, babeczkowy zapach, którego będę z miłą chęcią używać. Też opakowanie mi się bardzo podoba. Dalej lecimy. Coś, co pisałam właśnie do Baty, żeby mi napisała, bo nie wiem, co to jest, ale myślę, że to jest chyba jakieś mydełko, ponieważ to jest właśnie taka puszka z kosteczką, która ma taki właśnie również cytrynowo, jak zapach cytryny z cukrem, ale tak myślę właśnie, że to będzie mydełko. Też fajna jest ta puszeczka. Później może zostać na jakieś inne właśnie pierdołki do przechowywania. Co tutaj dalej mamy? Tutaj mamy takie plastry z Balei. Tutaj już sobie je otwarłam z ciekawości, zobaczyć, mówię, co to jest. Jakoś tak
dziwnie wygląda, nie znam takiego kosmetyku. A tutaj mamy trzy plastry i to są właśnie plastry z tego, co tutaj tak widziałam, że można je po prostu przykładać na jakieś wbrane miejsca, na nos i one mają wyciągać nam wszystkie te pryszcze, złe rzeczy. Na pewno spróbuję i powiem wam w projekcie Denko, jak się u mnie sprawdziły. Dostałam dwie maseczki z Balei, tą maseczkę już miałam, to jest maseczka z papają, przepiękny zapach, świetnie nawilża, jestem naprawdę mega zadowolona, że kolejny raz dostałam tą samą maseczkę, świetna i też tutaj mamy dwie saszetki, także super. Tutaj kolejna mleko z miodem. Tak przynajmniej skojarzyłam po opakowaniu, tak mi się wydaje. Bardzo lubię te maseczki z Balei. Dzisiaj na pewno też sobie którąś z nich założę. Jestem bardzo ciekawa i też te opakowania mają bardzo ładne, moim zdaniem. Naprawdę przyciągają oko i gdybym ja tam wpadła do DM-u, to bym wyszła po prostu z torbami. Tutaj widzę takie rybki, to nie wiem jaka to jest firma, nie mam bladego pojęcia, nie chcę sobie łamać języka z wymową. Tutaj mamy 5 rybek i to jest coś myślę na zasadzie jak właśnie te rybki nawilżające z Rivalte lub tylko to jest 5, a tam było ich 7. Właśnie tu widzę jakieś ceramidy, mandelol, coś tam, nie wiem co to znaczy i olejek jojoba, whatever. I dalej lecimy, tutaj już mamy samą kolorówkę. Zacznijmy od cienia, które dzisiaj zobaczyłam, naprawdę pomyślałam, wow, będzie moc. To jest taka, taka cytrynka z Pets Fight, to jest Ultra Satin Eyeshadow plus Primer, czyli właśnie taki cień z bazą. Na pewno go spróbuję na jednym oku w któryś dzień z bazą, na drugim bez i zobaczymy, jak on będzie się prezentował. To jest właśnie numerek 020 Satin Daisy, czyli właśnie taka stokrotka. Gdzie tutaj będę go swatcha zrobić? O! Widać? O, widać. Ponieważ kolor jest naprawdę mega napigmentowany. Bardzo fajna i sobie powierzchnia tego cienia taka wyprofilowana. Tutaj jeszcze wam może powiem, ile tutaj jest gram produktu, jeśli to znajdę. Nie, niestety nie znajdę, nie widzę, ale cień wygląda w ten sposób. Myślę, że będzie fajnie wyglądał na lato. Bardzo mocno napigmentowany, jest właśnie taki cytrynowy z taką białą poświatą, ale naprawdę super. Tutaj to jest moje chyba 6 opakowanie tuszu z Essence Get Big Lashes, także mam zapas tuszu, że przez najbliższy rok nie muszę go kupować, także dzięki Wata, że pomyślałaś i dodałaś mi kolejne opakowanie. Tutaj bardzo fajna rzecz również z, a gdzie lecisz poduszką, z Pets Fi. To jest taki stick, który to jest taki właśnie podziała rozświetlacz w kremie. Nie wiem, czy to widać. To jest taki bardzo jasny kolor perłowy. Nie perłowy, tylko szampański. Z takim lekko, z taką lekko złotą poświatą. Nie wiem, czy to aparat chwyci. Ale myślę, że forma sticku fajna też na lato, kiedy nie będziemy musieli robić zbyt dużego makijażu. Takie po prostu rzęsy, jakiś buszek na usta i trochę rozświetlacza w kremie, to będzie fajna sprawa. Opakowanie bardzo podobne do opakowań z Benefit. To jest numerek 010 Fabulous coś tam Gold. Nie, no, nieważne, tak wygląda. O. Tak. A to jeszcze piszę, jak tu piszę, że Glowing Face and Body Stick. Także tutaj już, dobra, dalej będąc przy Pets Fi, mam pomadkę Ultra Color Lipstick, numerek 10 Rodeo Drive. Bardzo ładne opakowanie. Miałam jedną pomadkę, którą dostałam od Samanty właśnie z Pets Fi i gdzieś ją posiadam. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ona jest. Ta pomadka jest taka bardzo, to jest taki nude w odcieniach brązu. Już tutaj wam robię swatcha, żebyście mogli zobaczyć. To jest taka błyszczyko pomadka, bardzo ładny, taki neutralny odcień, który myślę, że będę mogła spokojnie sobie nosić do pracy, do opakowania. To jest bardzo bardzo fajne. Kolejna pomadka z Pets Fi. Również mi się mega podoba opakowanie. Mam nadzieję, że to widać. Pets Fi Secret Gloss Lipstick, numerek 060 Secret Love. O, tutaj macie kolor. A, już wam robię swatcha. To jest też taki właśnie pomadko błyszczyk, takie masełko, przepiękny kolor, naprawdę super dziewczyny trafiły z wszystkimi kolorami do mnie, jestem naprawdę mega, mega zadowolona i zaskoczona, że aż tak dobrze mnie znają, to jest wręcz przerażające. Kolejne dwie rzeczy do ust, tutaj pierwsza rzecz to jest również, to jest kredka Pets Fi Catch the Glow, to jest właśnie taka wysuwana kredka do ust w numerze
chyba P080, ale nie jest tutaj, 020 Coast the Coach. Wygląda w ten sposób, to jest właśnie, ja już wspomniałam wam, taka kredeczka i odcień, chyba tutaj marzeń po lewej stronie, to jest takie bordo z bardzo, tutaj jest, takie bordo z bardzo świecącym wykończeniem. Myślę, że kolor będzie naprawdę do mnie fajnie pasował i lubię te pomadki właśnie w formie kredek, zwłaszcza tych wysuwanych. Lubię właśnie wszystkie rodzaje kredki. I tutaj mam jeszcze coś naprawdę ekstra. To jest 8-godzinna pomadka w płynie z Catrice Made the Stay Smoothing Light Polish. Numerek, już wam mówię, to jest chyba numerek 050. I ona jest tutaj w takiej formie błyszczyko pomadki. Coś na zasadzie jak Rimmel Apocalypse. I kolor też jest mega. Jednak moim zdaniem takie pierwsze wrażenie, one nie są aż tak mocno napigmentowane jak te kolory z właśnie z Rimmela, ale to jest na tej samej zasadzie właśnie takich pomadko błyszczyku, błyszczyko lakierów. Wszystkie kolory naprawdę do mnie będą super pasowały i już o tym wiem. Dwie rzeczy tutaj mamy również z Petsfy, naprawdę myślę, że te kosmetyki są bardzo fajne i tanie. To jest coś jak na zasadzie tutaj nasze to Moi i nowa firma Makeup Revolution, czyli te aby młodsze dziecko tej firmy. I tutaj pierwsza rzecz to jest Petsfy Smoky Eye Cupen, to jest wodoodporny numer 010 Let's the Music Play. Długie nazwy. I to jest taka właśnie czarna kredka, bardzo czarna, bardzo mocno pigmentowana. I z drugiej strony ma taką fajną gąbeczkę do rozcierania, jak ona będę próbowała dosyć. Ona jest mięciutka i sprężysta. Tutaj może tak sobie spróbuję. O, powiem wam, że fajnie to wygląda. Tylko widzę, że w tej czerni jest jeszcze taka odrobina srebra, która dopiero się uwalnia w momencie rozcierania, także ciekawe. I druga zielona, naprawdę przepiękna zieleń, to jest taka bardzo butelkowa zieleń. Oj, przepiękny kolor, zobaczcie sami. Rewelacja, myślę, że do mojego koloru oczu naprawdę będzie wyglądało super. I tutaj ostatnia rzecz to jest lakier z Models Own, czy Models Wherever, jak to się tam czyta, nie wiem. I to jest numerek, nie mam pojęcia. Chyba tutaj gdzieś będzie z tyłu pisało. Nie pisze? Nie wiem, to jest jakiś 436A. Ale to w każdym razie to jest taki, jak to mówi Baby J. Hudson, taki oczojebek. To jest taki oczojebek, coś na pograniczu pomarańczy i koralu. Taki odcień. Myślę, że będzie fajnie wyglądał do właśnie do lekko opalonej skóry. I to już cała zawartość moich dwóch paczek. Jestem naprawdę mega zadowolona. Nie spodziewałam się aż tylu rzeczy. Także takie paczki na bogato, paczki na wypasie. Chciałam z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować dziewczynom. To jest naprawdę niesamowite, że dzięki YouTube'owi wy tak nas poznajecie i oglądając nas wiecie, co my lubimy, ponieważ często właśnie oglądam inne filmiki tego typu, to dziewczyny z reguły mówią właśnie to samo co ja, że są zaskoczone, że aż tak dobrze nas znacie. Ja mam takie jeszcze tylko jedno pytanie do was. Jestem bardzo ciekawa, w jakim przedziale grupowym, nie grupowym, tylko wiekowym są moi widzowie. Także jeśli możecie zostawić na dole komentarz właśnie odnośnie tych paczek, czy wam się podobały, czy coś miałyście, co sądzicie na temat wysyłania takich paczek, ponieważ może sądzicie, że wysyłanie takich paczek do kogoś obcego to głupota. Oczywiście możecie napisać na dole cokolwiek chcecie, ale też bym was prosiła, żebyście napisały mi w komentarzu, ile macie lat, nie musicie pisać, jak macie na imię, gdzie pracujecie, co robicie, tylko po prostu ile macie lat, ponieważ jestem mega ciekawa, jaka jest właśnie grupa wiekowa, przedział wiekowy, jeśli chodzi o moich widzów. Ja z tego miejsca po raz kolejny, ostatni, jeszcze raz dziękuję Monice i Beacie, ale była w topa, za paczki, wszystko mi się naprawdę mega podoba, jeszcze raz bardzo dziękuję, a ja was już zapraszam do swoich kolejnych filmików, dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych filmikach, buziaki! Pa.